Witam. Dziś Patton żegna się z rodziną. 7 czerwca 1945 roku, dokładnie miesiąc po zakończeniu wojny w Europie, generał George S. Patton wrócił do Bostonu, gdzie zgotowano mu przyjęcie, przy którym bladło wszystko, co kiedykolwiek widziało to miasto Massachusetts. Było jego rodzinnym stanem, jedynie przez małżeństwo. Lecz mimo to prawie milion przepychających się, krzyczących, rozentuzjazmowanych obywateli powitało go jak swego. Patton, który oświadczył kiedyś członkom swego sztabu, że jest cholernym, urodzonym aktorem, nie rozczarował tłumów. Wyglądał w każdym calu jak zwycięski bohater. Stojąc w odkrytym samochodzie podczas uroczystego przejazdu przez miasto, generał zaprezentował Bostończykom 24 błyszczące gwiazdki. Po 4 na każdym na ramienniku, po 4 na patkach kołnierza, 4 na czapce i 4 na kaburze pistoletu u biodra. Na palcach jednej obnażonej dłoni połyskiwały 3 pokaźnych rozmiarów sygnety. W drugiej, okrytej białą rękawiczką, ściskał szpicrutę. Pod jowialną postawą George Patton skrywał jednak ból, płynący z głębokiego rozczarowania. Niemal wszyscy amerykańscy generałowie, którzy okryli się sławą w Europie, zostali odkomenderowani na Pacyfik, by wziąć udział w inwazji na Japonię. Patton, urodzonego do walki, nie chciał nikt. Pentagon nie wiedział, że co począć ze swym najwaleczniejszym i, jak twierdziło wielu, najzdolniejszym generałem, przejawiającym jednak skłonność do ściągania sobie na głowę kłopotów. Kilka tygodni później Patton, wówczas już 60-letni i mocno posiwiały, lecz nadal imponującej postury, zaczął czynić przygotowania, by na powrót objąć dowództwo nad swą trzecią armią, pełniącą teraz funkcję sił okupacyjnych w południowych Niemczech. "Robią ze mnie cholernego gryzipiórka", poskarżył się żałośnie bliskiemu przyjacielowi. Przed wyjazdem do Europy Patton, kochający ojciec, przeraził swoje 2 córki, mówiąc im: "Cóż, dziewczęta, żegnajcie, więcej już was nie zobaczę". Zaskoczone młode kobiety zadumały się nad znaczeniem tej osobliwej uwagi. Nigdy przedtem nie słyszały u niego również pesymistycznego tonu, a skoro nie jechał walczyć na Pacyfik, dlaczego był w tak makabrycznym nastroju? W Europie spadł na generała istny deszcz odznaczeń wręczonych mu przez przedstawicieli Francji i Luksemburga, jak i Belgii oraz innych krajów. Nie zmieniło to jego pesymistycznego nastawienia. "Chwilami mam wrażenie, jakbym zbliżał się do kresu tego życia", napisał w dzienniku. George Patton, obarczony zadaniem denazyfikacji rozgromionej III Rzeszy, czuł się jak ryba wyjęta z wody. W chwili zniechęcenia oświadczył lekceważąco grupie dziennikarzy, że partia narodowo-socjalistyczna nie różniła się tak bardzo od demokratów i republikanów w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem wzbierała fala krytyki pod adresem generała, tak potężna, że pozbawiono go dowództwa III Armii, którą zaledwie kilka miesięcy wcześniej prowadził do wspaniałych zwycięstw w europejskim teatrze wojny. Został mianowany dowódcą nowej 15. Armii. Było to stanowisko bez żadnego znaczenia. Złośliwi twierdzili, że oznaczenie 15 wzięło się z faktu, iż tyle właśnie wynosiła całkowita liczba osób wchodzących w skład tej jednostki. Zadanie nowego dowódcy polegało na pisaniu historii amerykańskiej armii podczas wojny w Europie. Nastrój Pattona coraz bardziej się pogarszał. Znów zaczął, tym razem w obecności swego starego przyjaciela generała Roberta R. Gaya, wygłaszać przepowiednie, że jego życie dobiega końca. Gay skwitował tę uwagę dowcipem. Wczesnym rankiem 9 grudnia 1945 roku Patton i Gay wsiedli na
Nauheim w Niemczech do limuzyny marki Cadillac model 1938 i pojechali na krótkie wakacje, by zapolować na bażanty. Za kierownicą usiadł młody szeregowiec Horace Woodring, który od niedawno był sierżantem, lecz został zdegradowany za bratanie się, jak nazwano to w wojsku, z niemieckimi kobietami. Czyli lubiał sobie tam je chyba postukać. W ślad za limuzyną Pattona podążała ćwierćtonowa wojskowa ciężarówka prowadzona przez sierżanta Josepha Spursa. W naczepie ciężarówki podróżował myśliwski pies. George Patton, który przy różnych okazjach przypisywał sobie zdolności parapsychiczne, był bez wątpienia nieświadomy faktu, że złośliwy los konspiruje przeciwko niemu. Piętrząc mu na drodze osobliwy splot okoliczności, tego dnia było zimno, a na złożoną z dwóch pojazdów kolumnę padały ciężkie płatki śniegu. Mniej więcej godzinę po wyjeździe z Bad Nauheim Patton wysiadł z samochodu, by obejrzeć pobliskie ruiny. Gdy brnął przez głębokie zaspy, jego buty i skarpetki zaczęły przemakać. Po powrocie do Cadillaca usiadł więc obok kierowcy, aby podczas dalszej jazdy ogrzać stopy w strumieniu ciepłego powietrza z klimatyzatora. Jakiś czas później maleńki konwój zatrzymał się przy amerykańskim posterunku drogowym, gdzie żandarmi sprawdzali dokumenty. Wówczas miał miejsce kolejny nieoczekiwany przypadek. Patton wysiadł z limuzyny i krzyknął do sierżanta Spearsa, prowadzącego ciężarówkę: daj tu tego cholernego psa, nim zamarznie na śmierć, i posadź go obok Woodringa. Potem Patton, który do tej pory jechał z przodu, znów usiadł na tylnym siedzeniu obok Gaja i limuzyna ruszyła. Kiedy minęli Mannheim, Horace Woodring wjechał na 15-kilometrowy odcinek autostrady. Ruch był niewielki, około 11.45 limuzyna zatrzymała się przed przejazdem kolejowym, gdzie właśnie opadł szlaban i zapłonęły czerwone światła. Nadjeżdża 1,5-kilometrowy pociąg towarowy. Po drugiej stronie torów czekała wielka wojskowa ciężarówka GMC, którą prowadził kapral Robert L. Thompson. Wraz z nim wcisnęli się do kabiny dwaj koledzy, co było wyraźnym pogwałceniem przepisów. W kabinie mogły jechać tylko dwie osoby. Kiedy pociąg minął skrzyżowanie, szlaban podniósł się i samochody ruszyły. W chwili, kiedy limuzyna wyjeżdżała na przejazd, zderzyła się z ciężarówką GMC. Ponieważ pojazdy dopiero ruszyły, prędkość żadnego z nich nie przekraczała 30 km na godzinę. Początkowe zderzenie wydawało się niegroźne. Ciężarówka w ogóle nie została uszkodzona, a Cadillac miał wgięty zderzak. Nie pękła jednak ani jedna szyba. Nikt w ciężarówce nie odniósł żadnych obrażeń. Podobnie jak generał Gay i Horace Woodring w limuzynie, za to George Patton leżał bezwładnie na siedzeniu i oddychał ciężko. Nie mógł też poruszać palcami. Z okna pobliskiego posterunku obserwował tę scenę kapitan Ned Snyder, oficer służby medycznej. Pośpieszył na miejsce wypadku i zobaczył Pattona na tylnym siedzeniu. Ledwie słyszalnym głosem generał powiedział: chyba jestem sparaliżowany. W ślad za kapitanem Snyderem pojawił się młody oficer żandarmerii wojskowej, porucznik Peter Key Babalas. Bardzo z nim źle, doktorze? Spytał. Ma pęknięty kręgosłup, odparł Snyder szeptem. Ambulans odwiózł rannego generała do odległego 40 km szpitala wojskowego na przedmieściach Heidelbergu. Choć Patton był przytomny przez całą drogę, nie odezwał się ani słowem. Generał został przyjęty na oddział chirurgiczny 130 szpitala wojskowego półtorej godziny po wypadku, leżąc na stole operacyjnym sparaliżowany od szyi w dół, broczący krwią z rany na głowie, blady na skutek doznanego szoku, naszpikowany baterią igieł, przez które sączyła się do jego żył plazma. Generał poruszył ustami, dyżurny lekarz wojskowy pochylił się, by uchwycić jego słowa. Patton wyszeptał z bladym uśmiechem: kapitanie, powiedziałem po prostu: Jezu Chryste, co za początek wakacji.
12 dni później lekarz dyżurny kapitan William Duane Jr. uczynił ostatni zapis na karcie choroby. Generał Patton zmarł 21 grudnia 1945 roku o 17:45 na skutek nagłego zatrzymania akcji serca. Spełniła się ostatnia przepowiednia generała Pattona. Stary wojownik wkroczył do Walhali, wielkiego dworu poległych bohaterów z mitologii skandynawskiej. Walhala miała ściany ze złota i dach z bojowych tarcz. Każdego ranka bohaterscy wojownicy wyruszali na pole bitwy, by walczyć. Generał George Smith Patton znalazł się w swoim żywiole. No i to by było na tyle. Dzięki bardzo. Na razie.